tutaj koleżanki nas zaproponowały jako taki punkt wyjścia do tego naszego dzisiejszego spotkania, no, takie rozważania na temat umiejętności prowadzenia rozmowy, prowadzenia dyskusji. Obserwując nasze życie, zwłaszcza polityczne, rozmaitego typu dyskusje w radiu czy w telewizji, no, czujemy, że nie zawsze jest pod tym względem idealnie. Powiem od razu, jest sześcioro, czworo, czasem dwoje tylko dyskutantów i prowadzący dziennikarz czy dziennikarka. Jakże często słychać właściwie rozchowor. Oni wszyscy mówią jednocześnie. Nic nie słychać. Prowadzący nie daje sobie rady. Nawet Monika Olejnik, która wydawało mi się, że diabł da radę. Nie daje sobie czasem rady, bo oni wszyscy krzyczą. Jednocześnie. Nie pomagają prośby. Teraz pan, teraz pani, teraz pani, teraz pan. Jednocześnie, prawda? I czy to jest kawa na ławę, powiadam, czy to jest Rymanowski, czy to jest Olejnik. Rozchowor. Proszę Państwa, ja już naumyślnie drugi albo nawet trzeci raz używam takiego trochę dzisiaj już rzadko używanego słowa rozchowor. Ale dlaczego tak robię? Bo znów chcę wgłębić się w historię słów, które z rozmową się włączą. No niewątpliwie łączy się z rozmową słowo mowa. Rzeczownik mowa i czasownik mówić. Ale wy wiecie, że na początku, mało tego, przez wiele wieków, tak prawdę powiedziawszy do XVIII, do XIX wieku, mowa, mówienie znaczyła tyle, co właśnie mówienie głośne, mówienie wrzaskliwe, mówienie hałaśliwe. Mowa była synonimem hałasu i teraz powiem rozchoworu jeszcze raz, bo kto zna język z rosyjski z Państwa, ten wie, że odpowiednikiem naszego mówić jest rosyjskie gawarit. A jak słyszysz gawarit, to przecież kojarzysz to z naszym gwarem. No a co to jest gwar? No to jest z kolei też słowo należące do tej samej rodziny wyrazowej, co rozchowor, prawda? Tylko tam to g zamienione jest na h, ale to jest jedna rodzina wyrazowa. Patrzcie, przez tyle wieków u nas mówić, rozmawiać było właściwie hałasować, szumieć, dopiero XIX wiek przynosi, chciałby się powiedzieć, uspokojenie mówienia i rozmawiania. Dopiero XIX wiek. Dopiero XIX i XX-wieczne słowniki definiują mówienie i rozmowę jako spokojną wymianę myśli, często dodając w tej definicji, że to jest spokojna wymiana myśli służąca jakiemuś ludzkiemu czy międzyludzkiemu porozumieniu, prawda? Jeśli ja zacząłem teraz tę część już poświęconą współczesnym zachowaniom komunikacyjnym, że to jest często rozchowor, że to jest hałas, że to jest krzyk, że oni jednocześnie mówią, nie chcąc wysłuchać racji oponenta, prawda? To chciałbym się teraz, kiedy Państwu powiedziałem, że mówienie przez tyle wieków było synonimem właśnie głośnego zachowania, że psia kość, przepraszam za to niedoborowe słówko, właściwie w naszym życiu publicznym mówienie i rozmawianie wróciło do punktu wyjścia z jakimś nieznośnym szumem, hałasem, potwornie męczącym, jątrzącym, a przecież chyba nie o to chodzi. W tym momencie, kto słucha uważnie, to powie, no dobrze, dobrze, no ale przecież coś nasi językowi przodkowie musieli mieć jakieś spokojne słowo,
skoro, jak pan powiedział, mówienie było właściwie synonimem hałasu, szumu, jakiegoś rozgardiaszu. Jeszcze raz powiem, rozchoworu. Co mieli? Proszę państwa, mieli słowo, mieli czasownik rzec, który dzisiaj brzmi nam już archaicznie, poetycko. A oni to mieli na co dzień. Rzeczę, ty rzeczesz, on rzecze, my rzeczemy, wy rzeczecie. Tak nasi nieodlegli jeszcze przodkowie mówili na co dzień. Moi kochani, kiedy ja w 68 roku, patrzcie, to już lat temu, 47, po Stefanie Reszku, też moim dawnym nauczycielu uniwersyteckim, obejmowałem w Słowie Polskim rubrykę Rzecz o języku i prowadzę ją do dziś, każdy piątek, tylko to jest Gazeta Wrocławska już teraz, nie ma Słowa Polskiego, tylko jest Gazeta Wrocławska. To zobaczcie, że ten tytuł tej rubryki, Rzecz o języku, on nie nawiązuje do przedmiotu, bo to jest rzecz, wszystko to są rzeczy, prawda? Ale to jest znaczenie wtórne. Pamiętaj, że rzecz prymarnie, pierwotnie oznaczała to, co jest rzeczone. Czyli chciałbym się powiedzieć, to, co jest powiedziane. Więc tytuł, którego ja nie wymyśliłem, tylko wymyślił Stefan Reczek, który potem przeniósł się do Rzeszowa i ja po nim jako taki 20-latek tę rubrykę objąłem. Ta rubryka Rzecz o języku właściwie znaczy tyle, co mowa o mowie. To, co się mówi, mowa o języku. Rzecz o języku, to, co jest rzeczone. To był ten podstawowy to był ten podstawowy czasownik, którym nasi przodkowie przez wieki określali czynność porozumiewania się z sobą. A kto zna Gwarę Śląską, ten wie, że w Gwarach Śląskich do dziś żykanie jest określeniem modlenia się. Idę pożykać, powie stary Ślązek, czyli idę się pomodlić, prawda? Ślązek żyko do dziś, prawda? Modli się do dziś. Też ma na podorędziu to słowo. Rzec, żykać, prawda? Więc, proszę państwa, moglibyśmy powiedzieć, że smutne to jest, że nasza rzeczywistość medialna skłania do historyka języka, do takiej sarkastycznie wypowiedzianej myśli, żeśmy w rozmawianiu wrócili do pierwotnego znaczenia tego słowa. A przecież ono tak pięknie wyewoluowało w stronę spokojnej wymiany myśli, wymiany szanującej partnera, chociaż jest on jakimś moim przeciwnikiem ideowym, politycznym, bo powie ci każdy psycholog, powie ci właściwie każdy człowiek, powie ci każdy człowiek żonaty, przeżywający czasem takie czy inne konflikty z partnerem życiowym, że ostatecznie rozmowa powinna zawsze prowadzić do porozumienia przy wszystkich jakichś ideowo-politycznych przeciwnościach. Powinna prowadzić do porozumienia. A kiedy o porozumieniu mówię, to znów wypowiem taką myśl, że wgryzanie się w strukturę morfologiczną słowa, wgryzanie się w coś, co określa się mianem etymologii, czyli pochodzenia słowa, ono pomaga uchwycić pierwotne znaczenie tego słowa, które jest bardzo często samą racjonalnością. Tak było w punkcie wyjścia. Wieki trochę nadkruszyły to mądre, pierwotne znaczenie, rozmyły to pierwotne znaczenie. Oczywiście, że my o porozumieniu mówimy cały czas w naszym codziennym językowym obcowaniu. I mamy w historii piękne porozumienia. Z porozumieniem słynnym sierpniowym, najpierw podpisanym w Szczecinie, a później w Gdańsku, przez Wałęsę i ówczesnego wicepremiera Jagielskiego. I można powiedzieć, że od tego porozumienia
sierpniowego zaczął się ostateczny marsz Polski do wolności. Potem przyhamowany stanem wojennym 13 grudnia 1981 roku. Ale potem znów porozumienie przy okrągłym stole i to już był krok do 4 czerwca 1989 roku wolnych wyborów. No i historia się później potoczyła. Jesień ludów, jak to się mówi, za nami trzeci, Czechosłowacja, wtedy jeszcze Węgrzy i inne narody. Ale proszę Państwa, mamy piękne skojarzenia z porozumieniami, mamy daty, mamy fakty historyczne pokazujące cenność porozumień, ale ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na racjonalność poczynań wszelkich, życiowych, które do porozumienia prowadzą przez wgryzienie się, jak powiedziałem, strukturę morfologiczną tego słowa. Patrzcie, tam tą cząstką znaczeniowo najważniejszą, w wyrazie wielosylabowym, porozumieć się, porozumienie, jedno z dłuższych słów. Ale tak jak w długim nauczycielu, tą cząstką, która wnosi zasadnicze znaczenie tego słowa, jest dwugłoskowe ucz. A to, co jest na, a potem po tym ucz, to już są tylko prefiksy, sufiksy. Ale to znaczenie tkwi w cząstce ucz. To zobacz, że w tym porozumieniu zasadnicze znaczenie tkwi w dwugłoskowym rdzeniu a jak odkrywasz ten rdzeń toś powinien go od razu, powinnaś go od razu skojarzyć z umysłem, a jak z umysłem, to i z rozumem, bo w rozumie masz ten a na w ogóle rozum, Rosjanin mówi i mówi umny człowiek. Czyli umny, czyli rozumny człowiek, kierujący się racjonalnością w swoim życiu. Także możemy powiedzieć, że za porozumieniem, powiem tak teraz trochę pleonastycznie, przemawiają też racje racjonalne, żeby do porozumienia w rozmowie dochodzić, prawda? Ja widzę tu czystą racjonalność też w takiej postawie życiowej, prawda? Proszę Państwa, a tak w ogóle, w rozmowach codziennych, bo tak zejdźmy z tego szczebla politycznego, rozmów przy okrągłym stole, Stoczni Gdańskiej, porozumienia sierpniowe, ale zejdźmy do takich sytuacji bardzo prozaicznych, codziennego dnia, od jakiejś rozmowy prowadzonej w drodze do szkoły, czy na uniwersytet, czy do pracy, w tramwaju, w autobusie, w samochodzie, w domu. Proszę Państwa, co robić, żeby być atrakcyjnym komunikacyjnie? Proszę Państwa, przede wszystkim trzeba być niemonotonnym. Przede wszystkim niemonotonnym leksykalnie, wyrazowo. Nie uczepić się jakiegoś jednego wyrazu i międzić nim tak w kółko. Pamiętam, że przed paroma laty ta rozmowa odbywała się przez telefon. Bardzo mądra dziennikarka ze Szczecina. Już mi się dawno tak dobrze z nikim nie rozmawiało, jak z nią. Zadawała pytania niestereotypowe, przemyślane, była bardzo dobrze do tego wywiadu przygotowana, czym nieczęsto współcześni niestety dziennikarze grzeszą. Przychodzą kompletnie nieprzygotowani, pytania są banalne, stereotypowe, łapię się na tym, że odpowiadam na nie właściwie nie myśląc, co mówię, bo ona mnie o to pyta 555 raz, prawda? Bo już mnie 554 dziennikarzy o to pytało i ona niczego innego nie myśla, tylko w kółko to samo. No, to może nużyć, prawda? Ta dziennikarka szczecińska była pod tym względem zupełnie inna. Ale aż podskoczyłem na fotelu przy telefonie, jak mi zadała pytanie: panie profesorze, to niech pan na koniec jeszcze powie naszym czytelnikom, co trzeba robić, żeby być w języku modnym. A ja powtórzę, aż podskoczyłem na tym fotelu i ryknąłem do słuchawki telefonicznej: prowani,
Modnym to trzeba być, jeśli idzie o krój sukienki, marynarki, kształt spodni, szerokość, krawata, czy krawatów, można i tak, ale jeśli pani chce być atrakcyjna w języku, czy w swoich zachowaniach językowych, to musi być pani zawsze przeciw modzie i wtedy pani będzie dobra w języku, bo nie ma nic gorszego, jak zapatrzyć się w modę językową. Moi kochani, to jest niebezpieczeństwo, które nam wszystkim dzisiaj zagraża. Bo żyjemy, jak dobrze wiecie, w rzeczywistości zglobalizowanej. Że pewien pomysł, taki czy inny, językowy, z wtorku potrafi w środę już objąć swoim zasięgiem pół Polski. Stając się natarczywym, modnym, przesadnie często używanym słowem. Kiedyś, zanim jakaś innowacja się utrwaliła, to trzeba było kilkudziesięciu lat. Dzisiaj to jest dosłownie błysk. Ja jako już człowiek, no parę razy od was starszy, no doświadczyłem już takich epok, mód na pewne słowa. Proszę państwa, dlaczego wyrazy modne są takim złem stylistycznym? Ja aż podskoczyłem, prawda, w czasie tej rozmowy z tą bardzo sympatyczną, inteligentną i mądrą, dziennikarką ze Szczecina. Dlatego, że pamiętajcie, że największą atrakcyjnością naszych zachowań komunikacyjnych w każdej rozmowie, nie tylko w wykładzie, w czasie wykładu uniwersyteckiego, czy na lekcji, tylko w rozmowie z najbliższym kolegą, z najbliższą koleżanką, jesteśmy atrakcyjni, tym jesteśmy atrakcyjniejsi towarzysko. I mamy w zanadrzu, na podorędziu więcej, jak to się mówi fachowo, wariantów stylistycznych. Przeplatamy swoje wypowiedzi raz takim słowem, raz takim słowem, raz takim słowem. To samo znaczące. Bo właściwie na każdą okazję, czy pod każdą okazję możemy wykorzystać 2, 3, 4 to samo w gruncie rzeczy znaczące warianty, tylko trzeba je umiejętnie przeplatać. Uczepiwszy się jakiegoś tak zwanego modnego słowa, niszczymy tę, jak lubię mówić, najcudowniejszą cudowność języka, jaką jest właśnie możliwość posługiwania się wariantami języka. Proszę państwa, żeby nie być gołosłownym. O ileż wy jesteście bogatsi stylistycznie od mojego pokolenia, chociażby w wyrażaniu zachwytu, radości, podziwu węczenia. No co myśmy mieli? Mieliśmy właściwie jedno określenie, no którego trudno było używać w oficjalnym tekście, więc kiedy byliśmy na już troszkę większym luzie, nie w klasie, nie w szkole, tylko z kolegami, tośmy mówili, że to coś jest fajne. I właściwie nic poza tym, prawda? Było fajnie. I to pamiętam takie jakieś reportaże z kolonii z lat 60., 70. No reporterka przyjechała na jakiś obóz na kolonii, no chciała coś tam takiego żywego mieć, więc podsuwając mikrofon tym dzieciom czy ludziom trochę starszym, młodzieży. No powiedzcie, dzieci kochane, jak tutaj jest na obozie? Fajnie, a jaka jest pogoda? Fajna, a jakie jedzenie? Fajne, i pani fajna, i komendant obozu fajny. Niczego innego w zanadrzu nie było, prawda? I oczywiście w momentach takiego reportażu chociażby, no to było potwornie monotonne i w gruncie rzeczy nudne, bo fajne. Wy oczywiście macie w zanadrzu fajności, ale patrzcie, przecież kiedy ja byłem w waszym wieku, to gdzie tam? Nie było w ogóle takich określeń. To się utrwaliło. Ja już miałem swoich, ja wiem, może 25, jeśli nie 35 lat, zanim zaczęło się utrwalać. Super. Ekstra. A potem już przyszło to wasze, waszych pokoleń. Cool. Wypas. Full wypas. Teraz słyszę, że coś jest epickie i to jest... No i bardzo dobrze. No i bardzo dobrze.
to wow, które zaczęło się od takiego, co to wow, jak zwykle. Ale ja to teraz słyszę takie użycia przysłówkowe właśnie, jak tam było, wow było. Było wow. Spoko oczywiście też, to jest też wyraz jakiegoś zachwytu, to dobrze było spoko. Tylko właśnie a propos tego spoko. No przecież ileż ja już razy przeżyłem taką sytuację, że siedzi koło mnie para, on i ona, albo one dwie dziewczynki, albo oni dwaj tacy młodzieńcy tu w wieku panu. I międlą tym spoko co 5 sekund. Wiecie, to jest spoko, to jest spoko. I tak, to jest nie do wytrzymania. Jak oni nawzajem wytrzymują. No powiedz, że raz super, a potem ekstra, a potem ból, a potem wypas, a potem full wypas. Ale uczepisz się tego spoko i nie zejdziesz. Monotonia straszna. Proszę Państwa, oczywiście pod wpływem języka angielskiego utrwalił się zwyczaj przytakiwania za pomocą słowa dokładnie. Oczywiście, co ty człowieku chcesz? Polski przysłówek niewinny. Akurat on jest taki niewinny jak... No nie wiem co. Moi kochani, nie było tego dokładnie. Było tak, tak jest, pewnie, że tak, owszem, okej. Okay. Rozmaicieśmy przytakiwali. W języku angielskim, wiecie lepiej to ode mnie, można przytaknąć za pomocą krótkiego yes, ale można też przytaknąć za pomocą słowa exactly. To exactly, dosłownie skalkowane, czyli przetłumaczone na polski, znaczy dokładnie. Chciałbym się powiedzieć po polsku da liegt der Hund begraben, czyli tu jest pies pogrzebany. To jest przyczyna zachowań komunikacyjnych współczesnych Polaków, którzy na wszystko tak odpowiadają. To jutro o 4 się spotkamy, dokładnie. To Jurek się żeni, dokładnie. To Mickiewicz ma w roku 1855, dokładnie. I tak, to zwariowania. Państwa, młoda dziennikarka wrocławska przed paroma laty. Tak mi przytakując bez przerwy, w pewnym momencie mówiła, widzi pan, co się ze mną dzieje? Nie jestem się w stanie spod władztwa tego słowa uwolnić. Moi kochani, to jest trochę smutne. Jeśli słowo tak nade mną panuje, trzeba to przewalczyć w sobie. Nie może słowo nade mną panować. Ja, człowiek, nad słowem panować muszę. Co to znaczy, że nie mogę się powstrzymać od tego dokładnie? Masz jeszcze tak, tak jest, pewnie, że tak, owszem, jasne. Wszystko musisz tak, zawsze musisz tak tylko przytakiwać w rozmowie, w dyskusji. Pamiętaj, sucha niby dyscyplina wiedzy, teoria komunikacji, ma takie bardzo ciepłe określenie fachowe. Szczęście komunikacyjne, uczepiwszy się jakiegoś spoko, czy jakiegoś dokładnie, burzysz szczęście komunikacyjne w rozmowie z partnerem. Proszę Państwa, jak powiedziałem, kiedyś, żeby jakaś innowacja się mogła utrwalić, trzeba było lat. Dzisiaj to się dzieje dosłownie w ciągu doby. Ja nie wiem, czy to było 6, no może 8 lat temu, góra. Wiem, że zostałem zaproszony jako jeden z dyskutantów do Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. To była jakaś dyskusja właśnie o Śląsku. I nagle zobaczyłem, że jeden z uczestników tej dyskusji, czy panelu, jak to się dzisiaj modnie mówi, no co jakąś myśl kończy, to wieńczy ją takim antykadencyjnym, czyli z taką intonacją rosnącą, tak, no wyglądałoby to mniej więcej tak. Wiesz, poszliśmy wczoraj do kina, tak. Film był bardzo ciekawy, tak. A potem po kinie postanowiliśmy jeszcze pójść na kawę, tak. I tak nam się bardzo miło gadało do 12 w nocy, tak. No ale trzeba było wrócić do domu, tak. Bo na drugi dzień rano trzeba było wstać do pracy, tak. Moi kochani, ja trochę, ja nie trochę, ja bardzo hiperbolizuję, ale hiperbola, czyli przesada, jest potrzebna, żeby no, ten problem złapać. Tak jak mi ta dziennikarka, mnie się zrobiło wtedy serdecznie żal, jak ona mi,
tak przytakując tylko za pomocą tego dokładnie, w pewnym momencie tak bezradnie rozłożyła ręce i powiedziała: no widzi pan, co się ze mną dzieje, to jest silniejsze ode mnie. Jakieś 2 tygodnie temu, proszę państwa, jakiś dyskutant w telewizji wypowiedział pewną myśl właśnie kadencyjnie pod względem intonacyjnym, czyli z linią opadającą, bo powiedział: zrobiliśmy to tak, czyli w taki oto sposób. On zwieńczył swoją wypowiedź taką właśnie, no, bardzo wyraźną kadencją. Zrobiliśmy to tak. Wy wiecie, że po tym zrobiliśmy to tak, nastąpiło tak? Więc nawet zdanie kończące się, powtórzę raz jeszcze, kadencyjnym, takim wieńczącym tak, nie spowodowało zamilknięcia, tylko musiała być jeszcze powtórka tak. To niszczy szczęście komunikacyjne, proszę państwa. To niszczy szczęście komunikacyjne. Uważajcie właśnie z takimi słówkami też wymyślnymi. Bo teraz mogę powiedzieć, choćbyś 5555 razy w ciągu minuty, znów tylko trochę przesadzam, użył słowa że, czy użył słowa bo, to w ogóle nikt tych słów nie zauważy. Bo to są takie zwyczajne, takie proste słówka. Ale dlatego są takie właśnie cudowne, że są proste, że to są takie zwyczajne. Proste, a nie prostackie. To chcę też bardzo mocno wyeksponować. Ilu ja znam mówców, już widzę ten gest zapinania guziczków przy marynarce, aha, będzie mówił co najmniej 10, jeśli nie 15 minut. I moi kochani, w tym momencie z jego ust znika to proste, że. I pojawia się tylko isz. Gdzieś ze 20 lat temu napisał jeden z telewizorów, że jak słyszy to isz, to tak jakby syczenie węża. Pomyślałem sobie: o stary, przesadziłeś. Nie, on nie przesadził, słuchajcie. Ja co roku obsługuję jako juror krasomówczy konkurs studentów Wydziału Prawa. Oni też, biedacy, myślą, że jeśli on w tym momencie jeszcze, no, nie adwokat, nie prokurator, nie sędzia, ale już ma wygłosić przemówienie adwokata czy prokuratora, to on jest bardzo uroczysty. Ten anturaż Auli Leopoldyńskiej jeszcze go też stylistycznie napędza, ta ambonka w auli, do której on wchodzi i przemawia. I czasem ta mowa trwa 10 minut i tam ani razu nie jest użyte proste, że. Tylko jest isz. A czytam tak zwany kazus, czyli opis sprawy, jakiegoś morderstwa, pobicia, kradzieży, wokół którego toczy się sprawa. On przemawia na ten temat. Wy wiecie, że w tych kazusach też bardzo często nie ma ani razu spójnika że. Tylko jest ten isz, który, moi kochani, z pełną odpowiedzialnością za słowo, co mam teraz powiedzieć. Właściwie to iż powinno być zupełnie nieobecne w naszych zachowaniach językowych ustnych. W piśmie, jak masz jakąś rozbudowane zdanie i widzi, że ci się to że tam 3 razy powtarza, to właśnie w imię owej przeplatanki, którą tak tutaj taką apologię wygłosiłem, że to jest najcudowniejsza cudowność języka, że możemy przeplatać, to sobie użyj że, potem iż, a potem znów że, a potem znów isz i będzie wszystko na większym porządku. W mowie żywej isz. Okropnie, prawda? Wyobrażasz sobie, że do koleżanki powiesz: nie idę do pracy, gdyż mnie boli głowa. No, przecież, jakie to jest sztuczne, prawda? W mowie żywej trzeba powiedzieć: łeb mi pęka, nie idę do góry, prawda? No to jest... to jest wymóg stylistyczny rozmowy potocznej z kolegą, z koleżanką, prawda? Pamiętam pewien sprawozdawca sportowy, jak mu się w drugiej minucie powiedziało, że sędzia nie uznał bramki, jako że tam któryś z napastników był na pozycji spalonej, jeszcze syn był wtedy nieżonaty, razem oglądaliśmy ten mecz.
Do 90 minuty nie zhańbił się sprawozdawca prostym, bo tylko wszystko było, nie uznał bramki, jako że była pozycja porządna. Dostał czerwoną kartkę, jako że zagrał brutalnie, zachował się brutalnie. Patrzcie, taki archaiczny też, właściwie nieobecny w mowie żywej wspólnik, jako że. Jakie to jest rażące, prawda? Jakie to jest rażące? To chęć bycia lepszym w języku, taka często na siłę. Trzeba być sobą w języku, trzeba być sobą w takich czy innych zachowaniach komunikacyjnych. To jest gwarancja szczęścia komunikacyjnego, sukcesu komunikacyjnego, jakiegoś porozumienia, czyli osiągnięcia racjonalnej, umnej, jakby powiedzieli wschodni Słowianie. Osiągnięcie pewnej umnej, racjonalnej postawy życiowej, porozumienie w rozmowie, szczęście komunikacyjne. Na tym to chyba wszystko jakoś, do tego się to wszystko chyba sprowadza. Dziękuję bardzo za łaskawe wysłuchanie.